Witamy wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kuba Kubik Kubiak oraz Maciej Morgan-Żuchowski. I możemy rozpocząć oczywiście turniej Intel Extreme Masters w Katowicach. Rozpoczyna się runda pistoletowa spotkania NiP kontra Fnatic, bo właśnie te spotkanie będziemy wam pokazywać. Tak, no widzimy, że mapa to mapa DKaż, wybrana przez oba zespoły oczywiście poprzez odrzucanie, także zobaczmy teraz, jak będzie to wyglądało, bo bomba już jest zaplantowana. Zawodnicy Fnatic aktualnie po stronie terrorystów. No i mamy pierwszego fraga dla Olof Meistera. No na razie Fnatic widzimy, że już bomba zaplantowana na widok, także raczej powinni sobie poradzić teraz z rozegraniem tej rundy pistoletowej, chociaż druga ekipa zdecydowała się oczywiście na odbijanie. Jest Olof na blisko, mamy bardzo sprawne odbicie, jeżeli chodzi o Ninja Team Pyjamas. Nagle jest przewaga, zostaje tylko sam JW, ten odsmokowany, nie widzi za bardzo dostępu tutaj do bomby, no ale jednak JW te fragi zdobywa, nagle zostaje sam Exist. Sytuacja 1 na 1, 4 sekundy do końca, jednak JW wygrywa rundę. No fenomenalnie rozegrał końcówkę JW. Naprawdę wydawało mi się, że już tutaj drużyna NiP przy tym dobrym odbiciu poradzi sobie. No ale JW, coś niesamowitego. Przed nami runda numer 2. Zawodnicy Fnatic oczywiście w tym momencie z lepszym ekwipunkiem. No tak, po stronie Ninjas in Pyjamas nie mamy w tym momencie zbyt dobrej broni. No Ninjas in Pyjamas tylko z pistoletami. Tam jakaś CZK u dwóch zawodników. No zobaczmy jednak, co z tego wyjdzie. Olof Meister na spokojnie, jeśli chodzi o podejście pod maina. Tam trzech zawodników Ninjas in Pyjamas pod punktem A. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak na razie Olof Meister widzimy, że nam pokazuje tak zwany szwedzki movement. Ale no, oczywiście i tak nic z tego na razie nie wynika. Zwróć uwagę, NiP od razu pod saskę. Oni patrzą ten bombsida, ale Fnatic wyjątkowo spokojnie rozpoczyna rundę anti-eco. Jest dwa razy AK-47, kilka pistoletów maszynowych. Także Fnatic chce tutaj na spokojnie to wszystko rozgrywać. Minuta do końca i jeszcze tak naprawdę na mapie nie wydarzyło się nic ciekawego. No NiP cały czas przy bombsajcie A. JW na środku. No tak naprawdę Fnatic 400 sekunda do końca, też jestem troszkę zdziwiony, tak jak ty, że jest tyle czasu i jeszcze nic nie zostało tak naprawdę wykonane. No już powolutku jednak do tego wysiadł przed, a nam dojdzie Pyw, ciekawa pozycja, więc zwróćcie uwagę, że Kims totalnie się tego nie spodziewa. Sytuacja 4 na 4, jeszcze na podsadce Exist, no ale jednak Fnatic było w stanie na szybko raczej to wszystko sfiksować. Zwróćmy uwagę, co robi Pyw. Dobry cover ze strony Fluszy. No i sam Freiberg. Sytuacja 1 na 3. Bomba oczywiście nie będzie plantowana na widok czasu. Jest niezwykle mała pozycja Freiberga. Też nie była znana, no ale trzeba przyznać. NiP naprawdę dobrze wyczuło swojego rywala. Byli w stanie ustawić się na pozycję całkiem dobrze. Też ciekawa sprawa, że Pyw był w stanie złapać Krimza. Krimz nie sprawdził pozycję na blisko. No i sam Freiberg oczywiście bez większych szans. Także Fnatic no naprawdę dobrze rozegrało rundę anti-ecol. Takim stylem nipowym bym powiedział. Mam ostatnią okazję całkiem sporo oglądać spotkanie, jeśli chodzi o NiP i często widzimy powolny styl rozgrywania tych rund anti-eco przez ten zespół. Tak teraz, no właśnie, Fnatic prezentuje nam to samo. Nie spodziewałem się tego, jeśli mam być szczery, po zespole Fnatic. A też oczywiście tutaj będę kibicował Szwedom z Fnatic, no mówiłem też o tym wcześniej, podczas Fnatic Dreamhacka. Tak teraz na razie szwedzki zespół rozpoczyna faktycznie dobrze tę pierwszą mapę, ten pierwszy mecz. No widzimy, że Ninjas in Pyjamas raz jeszcze musi odegrać rundę tylko z pistoletami. I tak teraz mamy staka pod bombsite'em A zawodnicy Fnatic. Pod bombsite'em B oczywiście, przepraszam. I pod bombsite'em B również zawodnicy Fnatic. No są tutaj trzy kałasznikowy, jest Flusza z UMP i Krims tylko z Glockiem aktualnie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Forest dość agresywnie, no ale tutaj ma spore problemy. I tak już pierwszy frag wpada na konto Denisa. Exist ustawiony na środku. Krims widzimy, że teraz wychyla się. No ale Krims właśnie nie może oddać zbyt celnego strzału. Tak teraz Denis pod BSMB i za chwilę Fnatic powinno wejść pod ten bombsite bez większych problemów. Kolejny frag dla ekipy atakującej. Sytuacja 5 na 2. Getright i Exist jeszcze schowani, no ale Getrighta jednak udało się dopaść. I teraz wszystko w rękach jednego zawodnika. Tylko Exist, ale tutaj już czeka na niego Krims. No mimo, że Krims był dobrze ustawiony, to Exist wygrywa ten pojedynek. Niemniej jednak bomba właśnie zostaje zaplantowana. No i zobaczmy, co jeszcze będzie w stanie zrobić Exist. Ostatni zawodników Ninjas in Pyjamas. Szanse na zrobienie czegokolwiek oczywiście bardzo małe. Co najwyżej mógłby powalczyć jakąkolwiek broń, ale Flusza nie pozwala mu na to. Także mamy kolejną rundę zdobytą przez zawodników Fnatic i wynik 3 do 0.
No i tak naprawdę pierwszy full, także dopiero teraz zobaczymy, co NiP przygotowało nam na tego fulla. No widzimy, że granatów jest całkiem sporo. Jeden defuse kit. No też Getra jest ciekawa decyzja, że ciągle będzie próba grania z UMP-45 mimo tego pierwszego fulla. No i może Fnatic też zaskoczy, no bo jednak ten powolny styl często, nawet jeżeli chodzi o sam NiP, grają powoli po to, by na tym pierwszym fullu zaskoczyć. Jak widzimy, że Fnatic ciekawe podejście, już dwójka zawodników mocno ustawiona przed samymi drzwiami. No kto wie, czy to nie będzie ciekawy element zaskoczenia, bo sam Getrade jest w BS-ie. Tam Pyw, osoba, która pomaga Getrade'owi, no jest zdecydowanie bliżej środka. Stąd oczywiście Getrade też jeszcze zdecydował się na minimalne wycofanie, dorzucenie smoka do maina. No i czym więcej czasu aktualnie poświęci Fnatic na ten atak na bombsite, a tym... większa szansa, że NiP się dobrze pod niego ustawi, bo już zwróćmy uwagę, że kolejny z zawodników też pod tym bombsidem się ustawia, a Fnatic jednak dalej na spokojnie. No tak, to właśnie mówiliśmy o tym wcześniej, no Fnatic przypomina nam aktualnie takie dawne Ninjas in Pyjamas, gdzie NiP wracał do swojej dobrej gry, oczywiście za sprawą nowego trenera, za sprawą Treta. Tak teraz mówi się o tym, że Ninjas in Pyjamas tak naprawdę no ma spory problem, żeby oczywiście nadal grać w tym samym stylu. Ta gra nie bardzo im wychodzi. No wiemy oczywiście, że Szwedom nie udało się zakwalifikować do ostatniego Majora, tak jak wcześniej byli na wszystkich, tak ostatnio w Atlancie nie mogliśmy ich oglądać. No ale to już chyba każdy wie, a Fnatic ze swoim starym nowym zespołem stara się naprawdę ładnie to rozgrywa. Meister z kolejnym trafieniem i mamy już bombset, a zajęty przez zawodników Fnatic. Bomba zaplantowana, Freiberg jeszcze walczy gdzieś tam od drugiej strony mapy, ale jednak i jemu i Forestowi będzie to niezwykle ciężko zrobić. Widzimy, że Fnatic posiada jeszcze kilka granatów, jeszcze są flesze, także tutaj Szwedzi atakujący będą się mogli zastawiać, ale i Freiberg i Forest bardzo blisko bombsite'u. No, jeden flash, bez defa, zobaczmy co z tego wyjdzie. Przewaga liczebna po stronie Fnatic, Freiberg coraz bliżej, ten zerka za każdy element mapy, ale JW sprytnie schowany, Freiberg teraz na kontenerze, Freiberg już pędzi w kierunku czwórek, i tutaj Freiberg z dobrym fragiem. Forest jednak pozostaje sam, czasu coraz mniej, Forest raz jeszcze, ale czasu właśnie chyba mu tutaj zabraknie, także Forest będzie musiał uciekać i to będzie czwarta runda zdobyta przez zespół Fnatic. No jeszcze tam Forest tego fraga był w stanie zdobyć, ale no oczywiście zawodnik tutaj nie będzie zbytnio zadowolony, były spore szanse na wygranie tej rundy. Tak jednak bardzo ładne wejście Olofa mimo no właśnie pozycji, która jednak powinna być tutaj dużo sprawniej sprawdzona przez Exista. Tam Olof był w stanie zaskoczyć. Naprawdę ciekawe wejście przy tym wózku widłowym. No i dzięki temu Fnatic tego pierwszego fulla wygrywa. Mimo, że NiP naprawdę czym więcej czasu, tym NiP było w stanie naprawdę dobrze ustawić się pod swojego przeciwnika. Tak do tego nie doszło. Mamy oczywiście rundę eko rozgrywaną przez NiP. Tam jeszcze Forest zachował broń. Nawet modifius kita podniesionego gdzieś w międzyczasie. Także tutaj wydaje mi się, że Forest powinien być główną osobą, która będzie zajmowała się agresją. Tak teraz widzimy, że Pyw osamotny na bombsidzie, a to on przyjmuje agresję. No oczywiście to nie była zbyt dobra decyzja, no bo Denis poradził sobie z nim bez najmniejszego problemu. No Denisowi, jak widać, wciąż mało szuka nadal fragu pod tym offside'em. W międzyczasie znowu partnerą do pomocy, ale Denis radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Indywidualna akcja tego zawodnika, no teraz już razem z partnerami będzie mógł przedostać się pod ten bombsite. A no, Ninjas ma ogromne problemy z zatrzymaniem takich ataków. JW na środku z jeszcze jednym fragiem. To trzeba przyznać, że Fnatic w tym meczu jak na razie wygląda bardzo solidnie. I Exist nawet dobrze nie trafia. No to jest jakaś miazga, patrząc na początek tego meczu. Miejmy nadzieję, że Ninjas in Pyjamas już za chwilę się obudzi. No na pewno Getrade musi się obudzić. Ten widzimy, że jeszcze nie zdobył fraga w tym meczu. Także on na pewno będzie tutaj musiał pokazać się z jakiejś dobrej strony. Szczególnie, że widzieliśmy go wcześniej jako osobę, która no była takim... była głównym filarem defensywy na bombsite, a tak widzimy oczywiście, że ustawienie nie zmieniło się. No ale teraz Fnatic decyduje się na sprawne wyjście. Zwróćmy uwagę, że Olof już prawie że pod wentylem. Także ciekawe wyjście w wykonaniu Olofa. Może tutaj sporo namieszać, a jeszcze resztę kompanów już atakuje bombsite B, także bardzo ciekawy element zaskoczenia. Bo widzimy, że jeszcze gdzieś Denis jest na pozycję Foresta, ale ten jak szybko znajduje się nagle od Respa. Denis wychodzi bez niczego od strony Respa. CT, dwa fragi podajemnego kodu, dwóch jego kolegów gdzieś od BSA. A no ale Fnatic jest przygotowany pod tego IEMA. No ale zobaczmy, Krim teraz od ciężarówki ma małe problemy, żeby trafić w kierunku Pyta. Wspomaga się Nade'em, ale ten zabiera zawodnikowi Ninjas in Pyjamas tylko jeden punkt życia. Tymczasem JW na spokojnie od łącznika, Forest jednak na plecach i to będzie bardzo ważny zawodnik. To właściwie najważniejszy w tej rundzie dla NIP. Forest pozostaje sam, ale Krims idealnie wcelowany. No Fnatic, nie powiem, że jest magiczny, ale na pewno bardzo dobrze rozpoczyna ten turniej. Tak jest, ten podwójny fake.
wyjście Olafa Namida, dwóch zawodników pod B, po to by jeszcze dwóch zaskoczyło od Besa, a i jeszcze ta mijanka pod Besem, to było coś fenomenalnego. Tak, później chyba Forest miał troszkę pecha, tam bomba była gdzieś w okolicach Respa, nie zauważył jej, była gdzieś schowana za magazynem, stąd oczywiście nie było szans. No a nie już zmuszone forsować co rundę, Pyw, bardzo ładny skan. W końcu mamy przewagę dla drużyny NIP, jestem ciekaw jak ją wykorzystają, bo naprawdę na razie Fnatic rozgrywa spotkanie po swojemu, mają przygotowany plan na realizowanie swoich rund i NiP daje im to wszystko realizować. Teraz właśnie ten entry frag może troszkę namieszać. GW jednak już na podstawce, na blisko ustawiony cały czas Forest. Zobaczmy, czy ten ogień go dosięgnie, no bo Forest cały czas widzimy, że 100 punktów życia. GW musi sprawdzić tę pozycję, ale jak na razie GW ma problemy z zawodnikiem, który chowa się na białej. A jeszcze exist agresywnie, no i w końcu ogromna przewaga NIP. 5-3, ale jeszcze jest Flusha, Grims, Olof Meister. Fnatic pokazywało nam w tym meczu, że radzi sobie bardzo dobrze. Pytanie, co teraz robią terroryści? Olof Meister już pierwszy frag. Olof Meister kolejny headshot i nagle mamy wyrównanie 3-3, także nic z tej przewagi dla NIP. Bardzo ważny będzie w tym momencie Exist, no idealny timing. Bombo jednak udaje się podłożyć. Sytuacja 3-2, Olof Meister i Flusha. Flusha już na plecach, Olof Meister też nie boi się wyjść agresywnie. Ale tutaj ustawiony Freiberg, to będzie bardzo ważny pojedynek, ale ten jednak zwyciężony przez Olofa. Trzeci frag od zawodnika Fnatic. Czy będzie czwarty? Forest już od łącznika, Olof Meister, ależ było blisko. Ale teraz Flusha musi walczyć sam. Forest i Exist, widzimy, jeszcze mają tego defa, jeszcze mają trochę czasu. Flusha, dobra pozycja, jest sytuacja 1-1. Flusha kontra Forest. Forest teraz granat zapalający, no i te bomby chyba będzie rozbrały na raz, ale Flusha musi się wydostać. Flusha ma spory problem, ale jednak Flusha, jednak Fnatic. No trzeba przyznać, że to była gorąca sytuacja, być może nawet dosłownie, ale jednak Fnatic cały czas, no nie zwalnia tempa. Mimo, że mieliśmy przecież 5-3, tak tutaj powtórka, wejście Olofa, idealne, bo to od tego się wszystko zaczęło i później oczywiście jeszcze frag przy samochodzie. Ale ewidentnie Getraj zawodzi, ten w tym momencie dalej bez fraga. On jest, jego zdaniem jest kryć bombsite A, a tak naprawdę, jeżeli dalej będzie tak spotkanie wyglądało, to zamiast za wózkiem będziemy mówili na Olofie. No Olof cały czas rozgrywa tam coś niesamowitego. Wychodzi za każdym razem kilka fragów zdobytych. No i scenariusz podobny. Mamy na początku zdobytego fraga na midzie. Mimo to, że była przewaga w poprzedniej rundzie, jeżeli chodzi o NiP, ci i tak nie byli w stanie rundy wygrać. Tak teraz dobre informacje chyba dla NiP, no bo w końcu bombsite A nie będzie atakowany. W końcu Getrite będzie miał troszkę więcej luzu. No bo ten nie będzie chyba zbyt dużo do roboty, jeżeli dojdzie nam do wejścia pod bombsite B. Tam też ciekawe ustawienie. Widzimy, że Forest z Freibergiem w BS-ie. Freiberg trzyma smoka do końca. Wiemy, do czego oczywiście ten smok będzie mu służył. Będzie on gdzieś rzucony w BS-a po to, aby tutaj Forest i Freiberg mogli manewrować. Także zaraz dokładnie ten smok już dorzucony. Freiberg, ciekawa pozycja. Zobaczymy, co zrobi z tym Fnatic. Flusha jeszcze tutaj dofyszuje pozycję, Denis jako pierwszy, pamiętamy to wyjście pod bombsite A, tak teraz Denis, małe problemy, trzech zawodników Ninja City Damas, Denis zaskoczony, jest jednak jeszcze Olof Meister, Freiberg na spokojnie krąży pod tym bombsite'em, Freiberg, no i jeszcze może być kolejny frag od niego, Freiberg kontra Krims, no Krims oczywiście mocno bity, chyba w końcu runda zdobyta przez Ninjas in Pyjamas, ale jeszcze poczekajmy, no i Getrite nareszcie kogokolwiek zabija i proszę, Getrite zabija i Ninjas in Pyjamas od razu ma wygraną rundę w meczu. Tak, ale jest podobno, nie możemy dalej powiedzieć, że Getrite strzela, no bo oczywiście jasne, tutaj frag zdobyty przy pomocy Nade'a, także strzelający Getrite to jest to, czego NiP na pewno potrzebuje, a nie rzucający granatami. Tak teraz oczywiście wejście pod bombsite B, nieudane, Freiberg bardzo ładnie rzucony smoke, później był w stanie manewrować ze swoim UMP i te fragi zdobywać, tak Fnatic oczywiście dalej wie, Getrite ok, jednego fraga ma zdobytego z Nade'a, trzeba tam atakować, tam w tym momencie jest słaby punkt, jeżeli chodzi o zespół NIP, chociaż jest w tym momencie Pyw do pomocy, ten ciekawa pozycja, no pamiętamy, na rundzie anti-eco Krims nie poradził sobie z Pyfem, tak teraz będzie musiał Krims wychylić się i jednak kontakt z przeciwnikiem złapać. Tak teraz widzimy, że Fnatic wyrzuca się z granatów tylko i wyłącznie po to, aby CT również tych granatów się pozbiło. I mamy wejście na drugie tempo. No Pyw jeszcze czeka na spokojnie, wie, że coś się już tutaj dzieje, ale nie bardzo jeszcze wie co dokładnie. Krims próbuje przeskanować te drzwi, no widzimy, że Flusha mocno w tym momencie obity, ale Fnatic cały czas spokojnie, no Krims wychylony, też nie bardzo wie, gdzie dokładnie stoją zawodnicy, Ninjas in Pyjamas. Tak, JW trafia to najsłabsze ogniwo, trafia właśnie Getrite'a, także Ninjas in Pyjamas w tym momencie musi grać już nawet nie we czterech, a we trzech, ale Pyw jeszcze w nim jest nadzieja, on cały czas pozostaje pod tym bombsite'em. Krims
nie odpuszcza tych drzwi, no cały czas lecą skany. JW na spokojnie, leci flash, no pytanie, kiedy wyjdą zawodnicy Fnatic, tak teraz wyjście na spokojnie. Petrzeka z jednym flagiem, to zafleszowany, no i Krims bez problemu, spora przewaga po stronie atakującej, ale jeszcze walczy Freiberg. Forest na plecach, no i to wciąż się może udać zawodnikom CT. Freiberg jednak nie wytrzymał tego tempa i pytanie, jak sobie zagra tutaj Forest. No zobaczmy, dobry granat zapalający i nagle mamy jeden na jednego. Dennis i Forest, ten drugi ze snajperką, nie bardzo ma pojęcie, gdzie jest jego rywal, ale ma pojęcie Forest, gdzie jest bomba, no cały czas wcelowany. Dennis na spokojnie zasmokuje ten obszar. Forest na spokojnie na shifcie, Dennis już z paką na plecach. Za chwilę będzie musiał podkorać zawodnik Fnatic, no bo oczywiście zostało bardzo mało czasu. Dennis dobrze się nie schował, ale jak widać, to i tak mu w niczym nie przeszkadza, bo Forest nie zdecydował się na wyjście ze smoka. No Forest oczywiście w razie czego ma tutaj inną broń, no ta snajperka wcale nie musi mu przy tym pomóc. Ale poczekajmy, Dennis cały czas dobrze wcelowany, Forest powoli, no na tym zoomie, tak jak mówię, ma defa, może sprawdzić każdy ruch, każdy kąt, ale pytanie, czy Forest spojrzy w prawo i jest blisko, ale jednak Dennis nie daje się zaskoczyć i to jest znowu runda zdobyta przez zespół Fnatic. Tak jest, ale Dennis bardzo ładnie rozegrał sytuację, jeden na jednego, dobrze rzucony smoke, Forest zdecydował się na przeczekanie tego wszystkiego. Wiecie, jakie przeczekanie było dobre, Dennis w tym momencie miał możliwość zajęcia 4-5 pozycji, Forest był zmuszony sprawdzać wszystko na shifcie z AWP, na wcelowaniu, zadanie prawie że niemożliwe i dobra pozycja Dennisa oczywiście wygrywa sytuację 1 na 1, tak trzeba w końcu nim pochwalić, wchodzimy bliską rundę, naprawdę ładna próba odbicia, tak oczywiście nim testowana ekonomia, a Flusza wygląda sobie bez niczego z AWP i jeszcze raz Flusza, no czy nie, jednak starczy, no gdyby jeszcze ten nozum wszedł, tak w międzyczasie próba wejścia pod bombside B, no tam osamotniony exist nie był w stanie zbyt dużo z USP zrobić, zostaje znowu sam Forest i ten w okolicach wentylacji. Celowany dobrze Dennis, także bez kłopotów. Na tych oczywiście runda eko po stronie Ninja Steam Pyjamas. No był chociaż jakiś plan, skrócenie środka, faktycznie wyszło tam kilka zawodników Ninja Steam Pyjamas, udało się zabić Flusza, ale ten widzieliśmy z bardzo ładnym strzałem na początku. I o dziwo nie spojrzał bardziej w lewo, tylko właśnie namierzył właściwie połowę ciała Pyfa, który wyrzucał się z granatu z łącznika, także też brawa dla Fluszy za dobrą reakcję. No ale ostatecznie Flusza i tak tam padł, zaskoczony przez sferów. Tak teraz Ninja Steam Pyjamas znowu z karabinami, chociaż widzimy, że no nie wszyscy mają M4, jest jedną MP45, Famas u Freiberga. No i bez snajperki przede wszystkim, po stronie Ninja Steam Pyjamas, bo wydaje mi się, że ta snajperka jednak pomogłaby im. Z drugiej jednak strony widać, jak Fnatic jest przygotowany, widać, że stronę Terro, przynajmniej w tym meczu, naprawdę mają silną. No nie chcę mówić, że to jest jakaś dominacja, bo Ninja Steam Pyjamas ostatnio gra po prostu bardzo słabo i nawet jeżeli Fnatic zakończy to do 2-3, dla mnie nie będzie jakieś wielkie zaskoczenie. Tak teraz Getra i to chyba dopiero drugi frag od niego w tym meczu. I drugi frag tak naprawdę zdobyty na ślepo, no teraz przez smoka wtedy nade'em. Także ciągle wydaje mi się, że mogę pozostać przy swoim, że Getter po prostu nie strzela w tym meczu. Ma po prostu szczęście. Na to wychodzi, jeżeli mówimy o samym zdobywaniu fragów, ale dwa na taki mecz to jest zdecydowanie za mało. W każdym razie Ninja Steam Pyjamas ma tę przewagę. Tak teraz Dennis na spokojnie, chociaż widzimy, że już trzeci granat zapalający. No i to piękne wykorzenie Pyfa. Olof Meister długo się nie zastanawiał. Widzę głowę, strzelam, jest frag i mamy już wyrównanie przez terrorystów. Kolejny frag, ale teraz już od Ninjas in Pyjamas, no widzimy jakąś asysta, była nawet Krimza. Ciekawa sytuacja, ale Getraj cały czas na spokojnie w tym bombsite, no giną, giną jego parterze. Pytanie, czy Getraj nie zestresuje się, posiadając takie statystyki, takie marne statystyki tego zawodnika. No Getraj widzimy, że jednak jeszcze raz fraguje Getraj w tej rundzie, no zaszalał sobie. Pozostaje już tylko Krims, jego pozycja jest znana. Kończy to wszystko Freiberg. Tak jest, w końcu tutaj udało się powstrzymać atak na bombsite, a z tym były niesamowite problemy przez całe spotkanie. Ale w Nadik widać, że ma pomysł na NiP. NiP w ogóle nie gra agresywnie przy mainie, nie ma fleszowania tej pozycji, stąd cały czas zawodnicy są po prostu wcelowani w pozycję. Okej, nikt się nie wychyla, to spalmy jedną pozycję, może kogoś wykurzymy. Tak było i tym razem. Ile razy JW z AWP był wcelowany, Getter chyba wskakiwał na czerwony, też sobie z nim poradził. Także main, wyjście z maina jest całkowicie Terro, oni są wcelowani, czekają aż ktokolwiek im wychyli z zawinkla. No i to oczywiście zawodnicy na nich wykorzystują. Także nie byłoby się musiał troszkę agresywniej pograć przy tym mainie, no bo jednak wydaje mi się, że tak agresywnie terroryści nie powinni sobie pozwalać na grę właśnie w okolicach maina. Tak mamy lekkie uspokojenie zawodników na tych. Brakuje mi przyjęcia mida, tak widzimy, że właśnie ustawienie sprzyja takiemu zajęciu, więc może tym razem dojdzie nam do zajęcia pozycji przez terrorystów. Na razie faktycznie bardzo spokojnie, JW traci połowę HP, ale Fnatic w tym meczu już nam pokazywało, że albo potrafi zagrać wyjątkowo szybko, zaskoczyć właśnie wyjściem od maina, albo rozegrać to troszeczkę wolniej. Tak teraz Flusza
No, to ciekawe, dość samotnie na tym środku razem z bombą, także Flusza będzie musiał uważać, żeby tej bomby przypadkiem tutaj gdzieś nie zgubić. Tymczasem Exis dobrze wserwany w maina, tam wychyla się jeden z zawodników Fnatic, no i proszę, tym razem przewaga po stronie Ninjas in Pyjamas. Olofmeister nie daje rady, Pyw ze swoją snajperką, także krycie środka w tym momencie wygląda na bardzo solidne, a przynajmniej patrząc na to z perspektywy z zawodników bombsite'u A, bo jednak wejście do wentylacji wcale nie musi stanowić problemu dla terrorystów. Teraz jednak Exis próbuje przeszkodzić, ale widzimy, że za ma ogromne problemy. Tak, Fnatic pierwszy jeszcze jest Flyber, ten niewiele robi, ale Forest będzie ogromnym zaskoczeniem. Ten już z jednym fragiem, Forest, kolejny frag, Forest jeszcze dzielnie walczy, ale to wciąż jest za mało. I terroryści już mają ten bombsite doopanowany, sytuacja 2 na 2. Kietred i Pyw pod bombsite'em, lecą granaty, oj, Pyw, na pewno nie tak, ten granat powinien polecieć. GT od wentylacji, budowany JW i teraz już tylko Sniper Ninjas in Pyjamas pozostaje przy życiu. A jeszcze oczywiście próbuje przeskanować, no wie, że tam jest ustawiony JW, ale co z tego, skoro nie ma pojęcia, gdzie jest ustawiony Flusha. A to właśnie ten kończy nam tę rundę. No i Fnatic cały czas nam pokazuje taki jednostronny mecz. Tak, no widać ewidentnie formę tutaj tego zespołu, naprawdę miażdżą swojego rywala. Nawet tutaj atakując bombsite B, który moim zdaniem jest skryty dużo mocniej aniżeli bombsite A. I tak Fnatic radzi sobie bez najmniejszego problemu, nie licząc oczywiście akcji Foresta, bo tak naprawdę on no chciał jeszcze rundę uratować, tak niestety jego koledzy nie dołożyli takiej swojej pojedynczej cegiełki. I nie wiem, czy nie po raz piąty, po raz szósty dzisiaj gra rundę Eko, naprawdę to jest ich problem na kaszu. Na kaszu tych rund Eko zawsze grają sporo, zawsze mają problemy ze stroną CT właśnie, jeżeli chodzi o ustabilizowanie tej ekonomii. Także na pewno brakuje im spokoju, właśnie broniąc, no ale jak ma nie brakować spokoju, skoro JW bez niczego wychodzi na mida, strzela po prostu sobie, gdy taka typowa miksowa gierka, tak to aktualnie wygląda z tej perspektywy, ale oczywiście NiP ma w tym momencie Eko na tych pulach, ostatnimi czasy walczą, szkoda, że tej walki nie widzimy wcześniej, chociaż właśnie, Exis jest dobra pozycja, ojojoj, no problemy rozumiem, niesamowite. Właśnie, Eko, no ale jednak myślę, że Exis mógł się lepiej postarać, szczerze powiedziawszy, trochę minęło zanim Olofmeister się odwrócił, ale jak widać... Ninjas in Pyjamas jest już tym wszystkim przegnębiony. No wynik jest jaki jest, taki mecz otwarcia, a Ninjas in Pyjamas w takim bratobójczym pojedynku, no po prostu kompletnie sobie nie radzi. No Fnatic jako starszy brat i Ninjas in Pyjamas jako młodszy brat gnębiony pod nieobecność rodziców. No tak to wygląda. A mam pytanie, ty masz rodzeństwo? Oczywiście, jestem młodszym bratem, ale nie byłem gnębiony. Nie pytaj skąd wiem. Dobra. W takim razie lecimy oczywiście z następną rundą. Miejmy nadzieję, że ten młodszy brat, mając troszkę lepszy ekwipunek, no powalczy, bo tak jak mówię, no te rundy są przegrywane, ale jednak ostatnimi czasy tej walki jest troszkę więcej. Zwróćmy uwagę na statystyki zawodników. Fnatic aktualnie każdy dobrze gra. Nie ma rundy, żebyśmy nie chwalili innego zawodnika. Olof, Denis, każdy naprawdę gra fenomenalnie. JW teraz piękne wyjście. I zwróćmy uwagę, co robi Fnatic. I ma lepszy ekwipunek, od razu Getrace złapany tutaj na fleszu. I on jest osamotny na tym BS-ie. Jeszcze gdzieś pływał długiej, ale co robi Denis? Te fragi zrobią ze mniejszego problemu. Jeszcze gdzieś na czerwonej Olof. No naprawdę, bardzo ciężko ogląda się ten mecz, po prostu Fnatic robi sobie co chce. A cały czas Getrade jest sam na BS-ie, mimo że sobie totalnie w tym meczu nie radzi. No wydaje mi się, że Ninja z tym Pyjamas nawet nie będzie miał specjalnej okazji do tego, żeby do tego spotkania jeszcze wrócić. Oczywiście pozostaje nam strona terrorystów, pozostaje nam strona atakująca, ale to musiałby być chyba jakiś cud, żeby Szwedzi z Fnatic mieli ten mecz jeszcze przegrać. To jest już 12-2, no bo oczywiście tej rundy Freiberg nie ugra, tym bardziej, że nawet się nie wybiera pod bombsite. Dla niego teraz najważniejsze jest, żeby zachować jakąkolwiek broń, żeby zachować kamizelkę. Ale pytanie, czy Fnatic mu na to pozwoli, no bo widzimy, że terroryści coraz bliżej, jeszcze leci flash na Freiberga, chociaż troszeczkę za wolno terroryści. Freiberg z jednym i z drugim fragiem, także dobra końcówka i broń oczywiście uda mu się zachować. No ale pytanie, czy ta 1-4 cokolwiek zmieni. Znaczy jedna, no tutaj zawodnicy Ninjas in Pyjamas nie wie nawet, co im mogą jeszcze zrobić, no bo okej, broni nie będzie ostatnia runda, ale Fnatic, tak jak mówisz, wie, że Ninjas in Pyjamas ma fulla, od razu przyspieszenie, wyjście przez smoka po flashu, Getrade kompletnie zdezorientowany, nie ma pojęcia, co się dzieje. No ciężki mecz ewidentnie. Pomyśl, jak nam jest ciężko komentować spotkanie, jak być ciężko zawodnikom grać w tym meczu, a pewno NiP jest załamane. No tak, teraz frag otwierający, ale który nic nie znaczy, ile razy już były zdobywane fragi otwierające. Tak, widzimy, że Forest nie boi się. Bardzo ładne wyjście. Tego mi chyba brakowało wcześniej. Agresji na Fnatic. Stoją wcelowani na agresywnych pozycjach. Nic tylko rzucić flasha i na nich wychylić. Tak w końcu Forest w ostatniej rundzie zdecydował się. No, jeszcze jest strona Terror. No, trzeba oczywiście wierzyć tutaj w NiP do końca. Ale nie ukrywam, że... No ciężko jest wierzyć w zespół, który po prostu oddaje całą kontrolę mapy swoim przeciwnikowi. Fnatic robi totalnie co chce, wychodzi na każdą pozycję, zajmują wszystko co chcą.
Ale teraz dobra pozycja Getrajta, w końcu agresywna. Zobaczymy, czy Denis wychyli. O, tam Getraj chyba cień założy swojego przeciwnika, także do tego kontaktu nam dojdzie. No i Getrajt niestety zawodzi dalej. Uważam, że Getrajt w tym meczu nie strzela. Miał jedną dobrą akcję z UMP45 i tak naprawdę reszta nic. No, mieliśmy 5-3, przewagę po stronie Ninjas in Pyjamas. Tak, teraz dwa flagi dla Fnatic i mimo, że Denis jest mocno bity, to wciąż jest szansa terrorystów, żeby tę runę wygrać. No, jakaś taka mała zabawa pod drzwiami. Creams pewnie będzie za chwilę odkanować. Dokładnie tak. Ale jednak głęboko, głęboko w bombsite schowany Pyth. Także Creams raczej bez większych szans, jeżeli tutaj partnerzy od Maina mu nie pomogą. Tak, już nadciąga, już pojawia się bliżej tego bombsite'u, a Denis. No ale czas ucieka, 23 sekundy do końca. Fnatic jeszcze jednak z granatami. Także za chwilę zobaczymy szybkie wyjście. No i wydaje mi się, że Freber też już za chwilę powinien rotować właśnie pod ten bombsite. Denis jeszcze zleka z tym ołotowym, tymczasem Creams wychyla się, Pyth zafleszowany, nie bardzo wie co się dzieje, Pyth no jeszcze walczy. Sytuacja 2 na 2, ale Pyth za wózkiem, bomba już praktycznie w bombsite. Pyth za wózkiem z drugiej strony podchodzi, jeszcze Freiberg do pomocy zostaje sam Flusza przy życiu. 1 na 1, Flusza 29 HP i Flusza, ależ piękny kolejny headshot. No chyba w swoim starym stylu zrobił to Flusza. No Fnatic naprawdę zagrało w tej pierwszej połówce fenomenalnie. No ja już nie mogę doczekać się kolejnego spotkania Fnatic i zobaczyć, czy po prostu NiP ma takie problemy, czy po prostu tutaj Fnatic gra tak rewelacyjnie. Naprawdę jest ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć aktualnie o grze. Fnatic totalnie dominuje swojego rywala. No i teraz pytanie niesamowicie ważne, czy jeszcze NiP będzie w stanie wrócić. No aktualnie zapraszamy Was na krótką przerwę. I wracamy po przerwie. Maciej Morion-Żuchowski oraz Kuba Kubik-Kubiak. No widać, widać zawodników Fnatic oraz Ninjas in Pyjamas. Oczywiście no teraz Ninjas in Pyjamas nie ma powodów do uśmiechów. Zawodnicy Ninjas in Pyjamas oczywiście mają spore problemy. No przypominamy, że bardzo, bardzo mocno oberwali podczas tej pierwszej połówki na mapie The Cash. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy jeszcze będzie w stanie wrócić. No już ciężko teraz mówić, żeby to była szwedzka potęga, bo aktualnie, no patrząc tym bardziej na ten mecz, to szwedzką potęgą jest zespół Fnatic i właściwie o NiPie mogliśmy tak mówić tylko na początku CSGO. Później wiemy, że Fnatic dominowało scenę. To właściwie jest najlepszy zespół w historii CS-a, jeżeli chodzi o taką dominację. A przynajmniej był. No ale nie ma na razie oczywiście żadnej powtórki, nie ma nikogo lepszego. Zobaczymy jednak, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Zobaczymy, czy właśnie Fnatic za chwilę wygra rundę pistoletową i zdoła tym samym wygrać ten mecz dość szybko. Ninjas in Pyjamas teraz szybkie wejście pod bombsite. A tutaj jednak trzech zawodników Fnatic. Pierwszy frag dla Foresta, drugi dla Exista, JW jeszcze bombsite. JW spory problem.
Także Ninja Skin Pijamas rozpoczyna z grubej rury na ostro tę pistoletówkę i to jeszcze może być szansa dla tej drużyny, żeby faktycznie na tej mapie, w tym meczu pokazać się z dobrej strony, ale poczekajmy, Denis z jednym fragiem, chociaż obawiam się, że to może być jednak troszkę za mało, mimo że Denis z pistoletów strzela świetnie, tak teraz szansy po prostu nie miał. No i bardzo fajnie Nip zdecydowało się na naprawdę sprawne wejście pod ten bombsite, a powinni nabrać troszkę więcej pewności siebie, ale no, czy taka jedna runda pistoletowa to jest coś, co pomoże im już wygrać całe spotkanie, może być naprawdę bardzo, bardzo ciężko wrócić już do tego meczu. Zwróćmy uwagę, że Fnatic to jest 100% force, tutaj nikt nie zostawia nawet pieniędzy na WP, na większą ilość granatów, oni chcą to spotkanie jak najszybciej zakończyć, stąd oczywiście taka nie jedna decyzja. No, Fnatic wiemy, że potrafi, chociaż ja będę wracał pamięcią do ich ostatniego meczu z Virtus Pro i tam prawie że zerowa ilość wygrana rund na force. No może coś się zmieniło przez ten czas od ostatniego Dreamhacka. No wydaje mi się, że mogło się zmienić sporo, mimo oczywiście, że ten turniej w Las Vegas zakończył się stosunkowo niedawno. Tak jednak, no Fnatic też nie miało specjalnie czasu na przygotowanie się. Oczywiście też nie możemy ich tak tłumaczyć. Virtusi wtedy zagrali fenomenalnie. Tak teraz to Fnatic gra fenomenalnie i właśnie tej przegranej rundy pistoletowej. No i proszę, Lofmeister pospieszył się. Na to tylko czekał Freiberg. Także Ninjas in Pyjamas, tak jak mówiłeś, musi nabrać tej pewności siebie. Ninjas in Pyjamas musi uwierzyć w ogóle, że w taki mecz jeszcze można wrócić. Jakimś cudem, jak mówiłem wcześniej, bo na razie ekwipunek Fnatic po prostu nie zachwyca. No JW widzimy, że kręci się na bombsite, ale jak widać jest rozluźniony zawodnik Fnatic. Najwyraźniej sobie jakoś korygował celownik i pewnie za chwilę zobaczymy od JW jakieś świetne fragi z CZ-ki. Pytanie, czy faktycznie tak będzie JW celowany? No nie, niewiele zabrakło, ale jednak to Forest i Ninja Skin Pijamas dostaje się potem bombsite. A jeszcze flusze od samochodu, ale ten zafluszowany bombsite praktycznie zajęty przez Ninjas in Pijamas. 4-2, flusza i Denis z pistoletami, z kamizelkami, ale flusza bardzo mocno bity, Denis oczywiście dalej, więc lepiej dla antyterrorystów, żeby ci zachowali tę broń na następną rundę. Tak, widzimy, że nic nie zmienia, tak jak, nie wiem, Virtus Pro zawsze wchodzi na bombsite, a na rundach anto jako na mapie The Terrain, tak Nip robi praktycznie cały czas to samo, też jest takie ich słynne wejście przy rzucie mołotowów, tak w tej rundzie oczywiście zbyt dużo K47 i nie było możliwości skorzystać z uroku, jakie dają nam mołotowy w tej grze, no ale jednak raczej sprawne wejście, mimo całkiem dobrych strzałów oddanych przez JW, przez Krimza, jednak te fragi nie wpadły, cały czas Forest 7 HP, no ale jednak runda będzie wygrana przez zespół Nip, kolejna runda Echo. Fnatic zaraz rozgrywana. No dwóch zawodników zachowało broń. Jestem ciekaw, czy może oni coś pokombinują. Zagrają może jakoś agresywniej. No ale no to jest chyba główny problem, kiedy gra się na Nip. Chyba jeden z głównych problemów, bo ostatnio jak gra się na Nip, tych problemów ma się coraz mniej, ale jednak no Nip słynie z takiego bardzo powolnego stylu rund anti-eco. No widzieliśmy, że Olof od razu nadział się na czekającego na niego jednego z przeciwników. Tak teraz taka dwójka zawodników. Znaczy jest sens, żeby oni grali agresywnie, skoro i tak Nip będzie na to przygotowane. Naprawdę nie mam pojęcia. Ciężkie zadanie przed zawodnikami Fnatic na pewno w tej rundzie. No na razie widzimy, że Fnatic ustawione dość standardowo, dwóch zawodników pod bombsite'em, a dwóch pod B, chociaż teraz dochodzi nam już do małej rotacji. Olofmeister agresywnie pod B, stąd właśnie ta rotacja, no cztery graczy w okolicach A, ale nie zapominajmy, to są tylko pistolety, także Olofmeister by się musiał tutaj mocno postarać, żeby zdobyć jakiegokolwiek fraga, no tym bardziej, że Olof ma tylko USP. Widzimy, że HP coraz mniej, już tylko 34, ale udało mu się nam poobijać Freiberga. Także tyle dobrego, no i JW ma już sporo informacji, panowie, coś się dzieje w mainie. Oczywiście bomba wciąż daleko od tego BS-a. Ninjas in Pijamas ma mnóstwo czasu, ale wydaje mi się, że Ninjas in Pijamas nie będzie się decydowało na żaden odwrót. Patrząc na pozycję na minimapie, cały skład jest przygotowany właśnie pod tym bombsite'em. Tymczasem JW wychylony z tymi pistoletami, próbują, cały czas próbują zawodnicy CT, ale jak widać niewiele z tego wychodzi. Kolejny flag dla NIP, tak teraz krusza z CZ-ką, ale ten szybko ginie, podobnie jak partnerzy. Olofmeister walczy sam. Jego pozycja jest oczywiście mniej więcej znana. Olofmeister przecież wcześniej pokazywał się pod bombsite'em B, więc nie sądzę, żeby stanowił jakiekolwiek zagrożenie dla terrorystów pilnujących bomby. Olofmeister pewnie tylko się wychyli, zaraz padnie. Chociaż poczekajmy, bo Freiberg nie wychyla się wcale na niego. Freiberg cierpliwie, no tak teraz. Wyjście, frag i piąta runda dla NIP. No właśnie Fnatic na tej rundzie na force wydało masę pieniędzy. Stąd oczywiście ten ich ekwipunek nie będzie wyglądał za dobrze w tej rundzie. Też na ilość grantów nie mogą zawodnicy narzekać. Na pewno nie ma zapalających. Ale czy to będzie jakiś wielki problem, tego oczywiście dowiemy się w tej rundzie.
Lipo oczywiście fula pięknego posiada. No i raczej rozegrają wszystko na spokojnie. No, nie, już nie gra takim tym swoim standardem, nie ma tego elementu zaskoczenia na pierwszego fula. Też jest taki wynik, który nie sprzyja, aby grać agresywnie przy wyniku 5 do 13. Ale Fnatic oczywiście nie boi się. Zwróćmy uwagę od razu zajęcie maina. Ile razy NiP zajęło maina, kiedy nie mieli eko? Wydaje mi się, że ani razu. Kiedy mieli eko, może raz czy dwa razy zajęli. No i to jest różnica, no. Cash, dominacja. Fnatic widzimy, że nie boi się tego typu rozwiązań. Tak, pozycja Olofa jest bardzo ciekawa. Dobrze rzucony flash od jego partnera i Olof, no właśnie, z pierwszym fragiem Getter był odwrócony bokiem. Także NiP standardowo dla siebie zajmuje środek właśnie od wentylacji i będzie jeszcze próba sfejkowania pod side. Ale trzeba oczywiście uważać, bo Krims cały czas gdzieś tam będzie na plecach zawodników Ninjas in Pyjamas. Tak, teraz Forest spokojnie od środka. Pytanie, czy spodziewa się tej pozycji JW. JW jednak daje się zaskoczyć. Także wciąż jest szansa dla ekipy atakującej. Przewaga jednego zawodnika. Tak, Krims nie popełnia błędu. Widzimy, że wychyli się jeszcze, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tutaj pozostałych terrorystów. No ale nie, mamy to wyrównanie. Czas leci. Ninjas in Pyjamas z bombą cały czas gdzieś w okolicach środka. Ale cały czas terroryści zdają sprawę z tego, że jest na plecach Krims. No i teraz wydaje mi się, że Denis chciał to zrobić zbyt szybko, zbyt agresywnie. Pytanie, czy ten błąd Denisa, ta jego decyzja nie przekreśli szansy Fnatic na wygranie tej rundy, tym bardziej, że bomba już pod BSMB, a oczywiście i dłużej Krims zdecydowanie dalej. Także trzeba będzie odbijać, a widzimy, że zawodnicy Fnatic nawet nie mają tempa. Jest jeden flash, ale przede wszystkim jest frag wyrównujący. Flusza już będzie, ale niedaleko ustawiony jest Getrade, oczywiście, przepraszam, i tutaj Krims walczy sam. 1-2, wyjście od wentylacji, ten się rozgląda, nie widać za bardzo szwerów, tak, teraz Krims jednym fragiem i zna pozycję Getrite'a, tylko właśnie Krims ma jeszcze smoke'a, mógłby sobie ją odciąć, pytanie tylko, czy Getrite nie wejdzie na górę, a widzimy, że Getrite już na tej górze jest, cały czas przykucnięty, Krims jednak się rozgląda, szuka zawodnika gdzieś w bombsite'cie, czasu bardzo mało, także Krims musiałby tę bombę broić na jeden raz, Getrite wychodzi, a i bez problemu Getrite, także 3 zabite fragi, no i Ninjas in Pyjamas jednak jakoś zaczyna w końcu w tym meczu wyglądać, tak. Określiłem ich wcześniej, ale widać, że po stronie Terro czują się dobrze. Bardzo ładny pierwszy full rozegrany przez ten zespół. Dobra kontrola mapy, ciekawe wyjście właśnie wentylem od strony B. Taki znak rozpoznawczy, jeśli chodzi o NiP. Fnatic było na to przygotowane. Od razu sprawdzenie pozycji po flashu. Tak jednak tylko jeden z zawodników został oślepiony. Szybki refrag 4-4 i NiP już z tego wiedziało, co zrobić. Bardzo ładnie manewrowali z zawodnikami Fnatic tam. Główną osobą, która jednak rundę wygrała, była ta, która miała bombę i finalnie ją podłożyła, no bo jednak ona całkiem ciekawie sprawdziła plecy z bombside'u B i doszło do rotacji. Właśnie jeden z zawodników, Krims bodajże, skoczył całego maina, dał masę informacji, stąd oczywiście decyzja mimo zajętego bombside'u A od mida przez Foresta, aby na ten bombside B się wycofać. Także tak jak mówię, NiP naprawdę miało kontrolę mapy praktycznie całej i był ktoś pod B i był ktoś na długiej. No tak, teraz widzimy, że ten toksik jest często oddawany, jeśli chodzi o rundy anty-eko. No Olofa już widzimy tu któryś raz. Na pewno na to przygotowany jest między innymi Getrite. No i jestem ciekaw, jak wygląda takie sprawdzenie toksika na drugie tempo właśnie przez zespół NiP. I już się dowiadujemy. Rzucony modem na pozycję Olofa, ten wykurzony. Sprawnie NiP to zrobiło. Jasne, bardzo ładna zagrywka po stronie Ninjas in Pyjamas. Także brawa za decyzję, no bez żadnego zaskoczenia w wykonaniu Olofa. Ten na pewno liczył na jakiekolwiek łatwe fragi, tym bardziej, że miał lepszy pistolet, tym bardziej, że miał Digla. Podobnie jak teraz Flusha oraz Denis. No ale widzimy, że Fnatic nie boi się skracać dalej. No tylko oczywiście to w pewnym momencie ich, myślę, zgubi w tym meczu, bo Fnatic może być zdziwiony. Wynik jest taki, jest spora przewaga, ale jednak nie zapominajmy, że Fnatic, no jak teraz się zginęło żadnej rundy po stronie TT, tak teraz Exi spore problemy, no w końcu jednak trafia i on, i Freiberg, i Krimis pozostaje sam, ten oczywiście z drugiej strony mapy, na środku już tam czeka na niego Pyw. No i pytanie, czy Pyw też nas zakończy? Już mamy odpowiedź. Siódma runda, trafia na konto Ninjas in Pyjamas, a Fnatic no znowu zagra fulla, tym razem ten full będzie lepszy. Widzimy, jest snajperka Olofa, nawet jeszcze snajperka u JW. No tym razem wydaje mi się, że Fnatic aż tak agresywnie grać nie będzie, chociaż wiemy, że zawodnicy CT lubią sobie poskaczać drzwi właśnie ze snajperką, także tak, może jest też to okazja dla Fnatic. No zobaczymy. Szczególnie, że nie ma żadnej counter w postaci snajpera po stronie Terra, także takie skracanie może zakończyć się całkiem dobrze, jeżeli oczywiście tutaj któryś z zawodników nikt nie będzie dużo lepiej wcelowany. Oczywiście szybki smoke rzucony na zajęcie i Olof, jednak agresja. Zaraz powinien być spalony, oczywiście często ta pozycja jest również palona przez zawodników, którzy przyjmują kontrolę pod tym BSM. Dokładnie to się stanie i tym razem stąd oczywiście Olof zmuszony cofnąć na pozycję defensywną. Zwróćmy uwagę, że no jego partner wspomagający, którym aktualnie jest Denis, no jest troszkę oddalony od niego, ale nie
taka przyjęta standardowa kontrola mapy po to, by właśnie zmusić zawodnika, zmusić do podwojenia tego OBS-a. Zwróćmy uwagę, że Olof był sam. Jeden smoke i Mołotow stwarzają nam sytuację, w której to dwóch zawodników jest zmuszonych właśnie bombset akryć. Piękne rozciągnięcie, gdy zwróć uwagę, że już jest kolejny smoke rzucony właśnie na maina i dzięki temu NiP stwarza sobie możliwość zajęcia mida, który będzie kryty prawdopodobnie przez jednego zawodnika, bo i tak raczej bombset będzie podwojony dzięki temu smoke'owi na zajęcie. Teraz smoke rzucony na A również to jest podwojenie bombside'u A, także NiP ma całkiem ciekawą koncepcję, jeżeli chodzi o przejmowanie kontroli mapy. No i jednak chyba nie dojdzie nam do zajęcia mida, tylko całym składem, może nawet i podejście pod bombside B. Ewentualnie Forest będzie zajmował się zamykaniem całej akcji od pleców. No jestem ciekaw, co z tym faktem zrobi Denis wraz z Olofem. Szczególnie, że Denis ma tylko jednego flesza. Olof z AWP w BS-ie. No może okazać się utrudnieniem. Zobaczmy, Denis już wie, że coś się pod tym bombsite'em dzieje, czasu coraz mniej. Denis właściwie nic nie zrobił. Olofmeister zafleszowany, Olofmeister jeszcze niecelnie. Rusza do pomocy, ale tutaj tylko jeden frag dla zawodnika Fnaty, także bombsite zostaje bardzo sprawnie parowany przez Ninjas i Pyjamas. Pyf już spokojnie może kłaść bombę. No i pytanie, jak tam Creams i JW? Creams, jak widzimy, pod bombsite'em, ale JW zupełnie z drugiej strony. On nawet tego bombsite'u nie chce odbijać. No tym bardziej, że JW ma snajperkę do zachowania. Także Ninjas i Pyjamas faktycznie bardzo ładnie rozgrywa tę drugą połówkę. No szczerze, nie spodziewałem się go kompletnie. Wydawało mi się, że Ninjas in Pyjamas no przekreślił już też swoje szanse na wygranie tego meczu z wyniku 13-2. Tak, za chwilę zobaczymy 13-8. Także Fnatic ma no właściwie takie same problemy jak NiP w tej pierwszej połówce. Teraz pytanie, czy JW jeszcze zdoła zachować swoją broń razem z Crimson, bo widzimy, że leci smoke, ale JW jeszcze dzielnie się broni. JW po raz kolejny. JW, oj, chyba troszkę przesadził. Snajperka zgubiona, no i Creams and czwórką wcelowany, Creams jednym fragiem, ale jednak Ninjas i Pyjamas nie pozwala na zachowanie broni, bomba wybucha, no i Fnatic znowu bez większej ilości pieniędzy. Tak, jak już chciałeś porównać właśnie NiP do Fnatic, no jednak ten styl Fnatic jest taki dominujący, od razu widać, że NiP jest totalnie bez szans, że naprawdę NiP tutaj jedna z osób, która aktualnie miała okazję zobaczyć, co się dzieje w samej strefie zawodników, mówi, że no, zawodnicy NiP-u naprawdę są przerażeni. Tak, oczywiście to przerażenie już całkowicie zniknęło. Tak jednak NiP wygrywa ciekawym standardem, aniżeli taką dominacją. Tak teraz oczywiście Fnatic po raz kolejny zmuszony rozgrywać eko. No i całkiem sprawnie przejęty już mid, bardzo szybko. Pozycja fluszy powinna być znana, tam chyba nawet jeden z zawodników z boosta, tak widziałem, że skanował przez tego smoke'a. No zobaczymy zaraz, czy flusza będzie tym zaskoczeniem, czy nie. Tak jego koledzy nie ułatwiają mu zadania. Widzimy, że wychylają bez niczego. Flusza spokojnie te fragi zdobywa. I czy śmierć JW była potrzebna w tym mainie? Wydaje mi się, że totalnie nie. Fnatic chyba próbuje wszystko grać zbyt agresywnie. W międzyczasie Pyf wychodzi drzwiami pod bombsite. A no i Creams, widzimy, że się tego totalnie nie spodziewał. Forest już tam leca, także przewaga w tym momencie po stronie Ninjas in Pyjamas. Pozostał ten, który jako jedyny zdobył fragi w tej rundzie dla Fnatic. Flusza wciąż to HP, wciąż ze swoją CZ-ką. Ale wydaje mi się, że Flusza no jednak potrzebowałby lepszej broni, aby odbić taki bombsite. Widzimy, że już pod mainem Flusza, no oczywiście zaraz na prawo wcelowany jest z zawodników Terron. Jest to Pyf, Forest gdzieś na środku i w bombsite również ustawiony exist. Flusza cierpliwie, no on raczej się tutaj nie nastawia na wygranie rundy, raczej się nastawia na jakieś fragi, na jakąś broń, no i Pyf miał małe problemy. Ale jednak Flusza wchodzi, daje się zabić. I raz jeszcze rundę wygrywa zespół terrorystów. No zobaczmy sobie na tę powtórkę. Flusza, no idealną okazję oczywiście do zdobycia pierwszego fraga. Z drugim już tak niekoniecznie, ale jak widać nie trafił go Getrite, co też nam w sumie nie powinno jakoś mocno dziwić, no bo Getrite oczywiście zawodził przez całą pierwszą połówkę. No teraz jest już troszkę lepiej, chociaż 9 fragów jak na takiego zawodnika to wciąż jest mało. No i czekamy na kolejną decyzję NiP-u, no bo jednak tłumaczymy Fnatic. Okej, pierwsze full, no niezbyt dobrze wyglądało. Drugi full, ciekawe przejęcie kontroli mapy przez NiP. Naprawdę to też pokazuje, że NiP inaczej podchodzi do tej gry. Oni już nie chcą grać tak mocno taktycznie, tylko jednak jeżeli decydują się na wyrzucenie dwóch smoke'ów, aby tylko przyjąć kontrolę mapy, no to pokazuje, że raczej jakiejś gry mocno taktycznej w ich wykonaniu na tym kaszu nie zobaczymy, chyba że oczywiście miałoby w następnej rundzie nie dojść do wyrzucenia tych granatów. Tak NiP naprawdę nie boi się tych granatów wyrzucać, tego wcześniej nie widzieliśmy. Każdy z nich trzymał ten granat, tylko na kola, które ewentualne wyjście taktyczne będzie właśnie grane. Także Fnatic po stronie ZM ma niesamowite problemy, mimo całkiem dobrej kontroli mapy, jednak NiP jest w stanie to wszystko skontrować. Całkiem dobrze rozciągają grę przeciwnika i chyba to rozciągnięcie to jest coś, co ratuje ich w tym momencie. No trzeci full Fnatic, na to czekaliśmy, widzimy, że jest już totalny komplet broni, masa granatów, masa wszystkiego. Na nic nie mogą narzekać, chyba że JW ewentualnie na brak Kevlara. No i tak jak chwalimy NiP za takie ciekawe, koncepcyjne podejście, za samą taką ciekawą koncepcję, jeżeli chodzi o granie tego kasza, jestem ciekaw, czy oni jeszcze
kilka tych pomysłów posiadają, bo no jednak ileż można grać w tak ciekawy sposób. Boję się, że powolutku trzeba będzie troszkę grę grać bardziej standardowo, i wtedy Fnatic już tak mocno zaskoczony nie będzie, jak na pewno przez te kilka rund. No samo Fnatic, mówiliśmy o tym też wcześniej, że faktycznie gra momentami za szybko. Okej, skróci jeden zawodnik, jedną pozycję, ma dogodną pozycję po to, żeby na chwilę partner zginął. To widzieliśmy rundę temu, gdzie właśnie w skraczu na tym mimo świetnej pozycji fluszy, więc moim zdaniem, gdyby nie popełniali takich błędów, to akurat Fnatic spokojnie mogłoby się no nawet tutaj doprowadzić już do zwycięstwa. Chociaż no cały czas brakuje trzech rund po pierwszej połówce. Przypominamy, że mieliśmy wynik 13-2, tak teraz 13-9 i przed nami bardzo ważna runda. JW idealnie wcelowany, no pora, gdzieś tam widzimy, że wyrzuca się z tych granatów. JW bez kłopotu, no i właśnie, nie skraca pozycji, po prostu wyczekuje. Forest wychyla mu się, wyrzucając swój granat, także mamy tutaj dobry początek dla Fnatic, ale Freiberg już z odpowiedzią. No, mamy 4-4, zobaczmy, co z tego dalej wyjdzie. Pyw przyspiesza razem z partnerami pod bombsyt A. Tak, cały czas dwóch zawodników Fnatic, teraz nie daje sobie rady JW, wszystko w rękach Fluszy. Ale leci kolejny granat Flusza gdzieś między smokami, Flusza na spokojnie, Flusza, ależ niewiele zabrakło. O sporym szczęściu teraz dwóch zawodnik Ninja Sleepy trzeba spowić, no i Denis też nie daje rady. Także proszę, nawet taką powolną grą zawodnicy Fnatic nie potrafią wygrać rundy. I nawet już ta pauza taktyczna, a mimo to zawodnicy Fnatic mają niesamowite problemy. Jeszcze wynik jest całkiem dobry, więc mogliby zdecydować się na zbicie do około 2000, zakup dokładnie jakiś CZ i no dopiero później podjęcie po raz kolejny swojego rywala. Tak, zwróćmy uwagę, że Denis i Olof już totalnie, no właśnie, tak się zdziwiłem, że czemu nic nie kupują. Olof też z restwa wyszedł, także Olof, on wie, że AWP-a przyda się u niego pod tym BSM, przyda się masa granatów. W tym momencie fajnie, gdyby zostawiali go samego pod tym BSM. No niesamowity problem ma Fnatic. Naprawdę po tej pierwszej połowie nie spodziewałem się, że tego dojdzie. Tak jednak JW widzimy, że pozycję skrócił, tego fraga zdobywa. No ale po raz kolejny, ciekawy mecz. Te entry fragi wcale nie dają wygranej rundy. Coraz częściej widzimy w CS-ie, że zespoły są są tak dobrze przygotowane, że sytuacja 5-4 to jest z automatu wygrana przez nich runda. Tak widzimy, że Fnatic decyduje się na jeszcze troszkę agresji. Na to, że się był przygotowany Forest, ten flash nie należał do najlepszych. Stąd oczywiście zdobyty frag przez zawodnika NIP. No i mamy wyrównanie 4-4. Już nim podchodzi pod bombsite A, który jest czyściutki. Nikogo pod tym BSM-a nie ma, jeżeli chodzi o antyterrorystów. No widzimy właśnie, jak Fnatic przed chwilą zrotowało, jak przed chwilą opuściło ten bombsite. No nie była to może najlepsza decyzja, ale poczekajmy, bo jednak wraca JW. Ten już jednego fraga zdobył. JW próbuje przez smoke'a tam przeskanować zawodników NIP. Ale to jest cały niezbyt cenny. Flusza na blisko wygrywa ten pojedynek, także wciąż walczy zespół antyterrorystów. Bomba na ziemi, Flusza na plecach. Flusza wiemy, że potrafi, ale w tej rundzie jednak troszkę zawiódł. Wydawało mi się, że Flusza w takiej sytuacji zrobić więcej. JW wypchnięty spod bombsite, oczywiście gdzieś tam na plecach Olof Meister, ale ten tylko z USP. JW jeszcze sprawdza mu różne kąty, żeby Olof spokojnie mógł podejść od tego maina. No dobra, tutaj czysto, ale zobaczmy, co będzie się działo w bombsite, bo tam Forest, Freiberg i Getret, wszyscy po ustawianie. Ninjas i Pijamas takie rundy nie może przegrać. Ładny frag od JW, ale to dopiero drugi w tej rundzie, przydałby się jeszcze dwa. Tak, Getright, dobra pozycja, chyba dwa trafienia od Getrighta. I Ninjas in Pijamas coraz bliżej remisu, jeśli chodzi o ten mecz. I cały czas nie ma tego stylu dominującego, mówimy, że Fnatic walczy. Tak jednak, kiedy Fnatic rozgrywało tutaj te spotkania, oni później nie mieli tak dużo rund, przepraszam, dużo pieniędzy, tak zwróćmy uwagę, że NIP w tym momencie ma nawet prawie 10 tysięcy i to pokazuje totalną dominację, mimo że są te wejścia na ostatnie sekundy, mimo że zawodnicy Fnatic są w stanie te fragi ustrzeliwać, tak teraz naprawdę problemy mają niesamowite, nie spodziewałem się totalnie, że tak dobrze NIP będzie w stanie grać po stronie Terror, że Fnatic nie zdobędzie ani jednej rundy. No ja też jestem zdziwiony, naprawdę, no ja już tutaj wierzyłem w takie szybkie zwycięstwo Fnatic, okazuje się, że Ninja Sleepy Pijamas to jednak zespół, który tym doświadczeniem przede wszystkim potrafi wracać właśnie z tak trudnych dla siebie wyników. No ale poczekajmy, bo cały czas jest to przewaga po stronie Fnatic. Fnatic w końcu może zdobyć ten 14, a później 15 punkt i aż w końcu 16. Jak na razie jednak szybkie podejście pod bombsite B, pierwszy frag od Getrighta, ale jest już reflag od Denisa. Flusze jeszcze skanuje, Denis, świetna pozycja, no ale proszę mocno bić teraz terroryści, no i Flusza doskonale to wykorzystuje. 3-2, Exist jednak na posterunku, więc cały czas mamy spore zamieszanie. Krims na górze, Exist, oj, było blisko. Jak nie, jeden zawodnik Fnatic, tak drugi, JW ze snajperką. No i Pyw walczy sam, musi ugrać tego klacza, żeby Ninja z tym pijama cały czas miało dość komfortową sytuację, jeśli chodzi o to spotkanie. JW Creams jednak cały czas po 100 HP, no Pyw widzimy, że zabiera stąd bombę i wycofuje się spod tego bombsite'u. No może to rozciągnąć ostatnich zawodników Ninja z tym pijama, z tym, że na środku już był ustawiony JW, ten teraz niecelnie, no troszkę za wolno JW. I Pyw
Znowu kombinacje. No musi oczywiście tutaj próbować. Czasu jednak coraz mniej, także zawodnik Ninjas in Pyjamas już nie ma szansy na to, żeby się odwrócić. Już będzie musiał podkradać bombę właśnie na tym bombsite. I to jest akurat dobra decyzja, bo widzimy, że Fnatic da mu podłożyć tę bombę. Pyw spokojnie też się będzie mógł ustawić. No już jest plant, jeden flash, nawet nie ma smoka, żeby sobie móc odciąć jakąś pozycję. Zobaczmy, jak też odbiją zawodnicy antyterrorystów, no bo JW ma sporo granatów, jest oczywiście dev, sporo HP u zawodników Fnatic. Tak, Pyw. Znaczy w optymalnej pozycji ciężko powiedzieć, zaraz oczywiście poznamy odpowiedź. JW jednak wyczekał na spokojnie i to będzie ta 14. runda zdobyta przez zespół Fnatic. Tak, ale też moim zdaniem Fnatic troszkę się zamieszało. JW był przekonany, że Pyw zdecyduje się na wejście na bombsite, a nawet wiedzieliśmy w pewnym momencie, że nie doszło nam do super szybkiej rotacji wykonania jednego z zawodników Fnatic, który był bliżej tego bombsite'u, a tylko on jeszcze tam sprawdził BS, poszedł do elektryka, dopiero potem bombsite wszedł, także Fnatic samo się troszkę zamieszało, ale finalnie tak rundę wygrali, no i może dojść nam do bardzo ciekawej sytuacji, może nam dojść oczywiście do resetu ekonomicznego, no bo Fnatic w końcu wygrywa rundę, zaraz może dojść do bonusu tylko 1400 za kolejne przegrywane rundy, także problemy mogą mieć zaraz niesamowite zawodnicy zespołu Fnatic. Tak, teraz czekamy, zaraz oczywiście dowiemy się, jak to będzie dalej wyglądało. No jest agresywnie Olof ten już z pierwszym zdobytym fragiem. No i czekamy dalej, jak to będzie wyglądało, no bo jednak tutaj ciągle czegoś mi brakuje. No jest niby 5 na 4, no ale czy to jest to, czego Fnatic aktualnie potrzebuje do wygranej rundy? No była ta przewaga, runda udało się wygrać, ale to jest dopiero pierwsza runda po stronie CT. No naprawdę, ja cały czas jestem zdumiony, że Fnatic ma taką niemoc po tej stronie CT, mimo że no, byli w stanie na początku grać naprawdę fajnie, ciekawie, agresywnie, no a NiP mimo to radziło sobie z nimi. No teraz jest ten pierwszy flag od Olofa, zginął, widzieliśmy w Toxicu pod BSM Get Right. No i co ciekawe, Olof przejął sobie tę pozycję, także daje sporo informacji. Panowie, skupcie się na środku, skupcie się na bombsite, a to tam muszą wchodzić zawodnicy Ninjas in Pyjamas. JW przygotowany ze swoją snajperką, lecą granata, JW oczywiście na spokojnie, JW, no teraz troszkę za wcześnie, no JW była kolejna próba, ale niezbyt udana, tymczasem by fragie, no i JW odnajduje go za tymi smokami, także to wciąż przewaga po stronie zawodników CT, Exist w tym momencie zafleszowany, ale Fnatic oczywiście gdzieś po drugiej stronie i Olof między naszymi linii na plecach, także teraz Ninjas in Pyjamas właściwie ma już dwa otwarte bombsite'y, ależ Exist tutaj naprawdę za miesza zawodnikami ze Szwecji, no i Exist raz jeszcze w tej rundzie. No niesamowicie zrobił to Exist. To jest świetna sprawa, Exist tak naprawdę jego zdaniem był sfejkować bombsite A, a nie wygrać rundę. Także tak tutaj śmiejąc się całkowicie, Exist no nie spełnił swojej roli, no bo w tym momencie, no właśnie, on jego zdaniem nie było zabijać w tej rundzie. Tutaj on miał tak naprawdę zagrać na czas, za chwilę zginąć i dać kolegom rozegrać rundę. No NiP totalnie się przebudziło, Fnatic oczywiście ten reset ekonomii. No to może być naprawdę jeszcze wygrana tutaj z Szwedów z NIP. No coś niesamowitego, piękny mecz otwarcia, jeżeli chodzi o IM. No, teraz Fnatic bez pieniędzy. Mówiliście o tym wcześniej, udało się wygrać jedną rundę po stronie antyterrorystów, po czym każdy z zawodników zgubił swoją broń. Tak teraz Fnatic próbuje tej agresji, może nie na początku, może nie na pierwsze tempo, ale oczywiście Ninjas in Pyjamas i tak jest na to przygotowane. Widzimy Getet ustawiony, ale mimo to Olof Meister był w stanie go zabić. Denis mocno bity, no ale broni tak nie podniesiona przez zawodników Fnatic. JW ci gdzieś schowani w bombsite, no JW chyba w smoku, ale ten tylko z USP. Zobaczmy, Cringe, to była tam szansa. Forest i Pyw poobijani. Jest kolejny frag dla Ninjas i Pyjamas, także za chwilę będzie też kolejna runda. No niesamowita strona atakująca, jeśli chodzi o jeden, jak i drugi zespół. No kto wie, czy lepiej jednak nie wyjdą na tym zawodnicy Ninjas in Pyjamas. Okej, okay, wygrali tylko dwie rundy po stronie CT, ale kto wie, czy Fnatic nie wygra tylko jednej właśnie po tej samej stronie i tym samym Fnatic przegramy 14-16. No to byłoby coś niesamowitego. No piękny comeback już w tym momencie mamy w wykonaniu Ninjas in Pyjamas. To nie jest jeszcze koniec, no ale za chwilę ten koniec może nastąpić, jeśli Fnatic raz jeszcze odda rundę, będzie mieli remis 14-14. No naprawdę Fnatic zero w tym momencie. Dokładnie to jest force. Zwróćmy uwagę, że są nawet zakupione FAMASy, gdzie i chyba wcześniej ani razu nie widzieliśmy, jeżeli chodzi o Fnatic. W tym momencie po prostu są już zmuszeni rozgrywać rundę przy użyciu tego typu broni. No niesamowicie mi aktualnie szkoda właśnie zespołu Fnatic. No takie comebacki mieliśmy kilka lat temu, ale to były po stronie CT, a nie po stronie Tero. No, fenomenalne spotkanie. Dokładnie, jedna runda.
wygrana tylko i wyłącznie przez Fnatic. I nawet tu nie można powiedzieć, że to jest jakiś problem ekonomiczny, bo gdyby to był taki problem, jestem pewien, że Fnatic zagrałby jeszcze jedną rundę eko. Oni wiedzą, że tutaj coś nie tak jest z ich stylem po prostu po tej stronie CT. Jest jakaś luka, którą za każdym razem NiP jest w stanie znaleźć. Trzeba będzie wprowadzić jakiś element zaskoczenia. I chyba tym elementem jest właśnie skrócenie teraz bombside'u B przez Olofa. Tego wcześniej nie mieliśmy. I dzięki temu Olof jest w stanie indywidualnie zająć się tym BS-em. Zaraz jestem ciekaw, czy tutaj Denis zdecyduje się na przerotowanie właśnie. Nie, jednak ten cały czas tutaj pod bombside'em. Tak, zerkam na tą minimapę. No ale oczywiście akcja gdzieś totalnie pod drugim BS-em. I taką informację posiada Fnatic, no bo oczywiście Olof wcześniej bombside'u B skrócił. JW za wózkiem, by pod finale to zawodnik Ninja Sin Pijamas wygrywa ten pojedynek. Tak teraz Krimsi jeszcze na blisko, ale ten nie daje sobie rady. No na pewno Krimsi powinien wpuścić zawodników Terro tak łatwo. Tymczasem Forest, ale ten też ma problemy. Flusha wciąż za wózkiem, kolejny frag od Fluszy. Ale nadal walczy Freiberg i Getright, mało czasu, pół minuty. Flusha wciąż na blisko, po raz trzeci w tej rundzie Flusha. I wszystko w rękach jednego zawodnika Ninjas in Pijamas. Wszystko w rękach Getrighta. Ten jednak ładnie wcelowany, sytuacja jeden na jednego. No dwie legendy, ale to jednak Olof Meister wygrywa ten pojedynek. I tym samym Fnatic wygrywa 15 rundę. Mamy w tym momencie 2 punkty meczowe dla Fnatic. Ale szczerze, jakoś bardzo mi się tym nie podkręca, bo patrząc na to, co się dzieje w tym meczu, NiP ma spore szanse na dogrywkę. Tak, ale też zwróćmy uwagę, że od razu Fnatic wiedział, co zrobić. Podwojenie wózka widłowego, bądź pozycji na Olofie, jeśli mieliśmy się na początku spotkania. Tak, wydaje mi się, że już totalnie możemy z tego zrezygnować. Ale później Flusha, no z tym UMP latał sobie. Mówi się aktualnie dużo na scenie, że ta broń potrzebuje osłabienia. Zawodnicy są zbyt mobilni, używając tej broni. Tak właśnie, w poprzedniej rundzie zadziałał skrót bombside'u B, tak próba zagrania tego po raz kolejny, tym razem Getaj, dobra kontra, nie boi się swojego przeciwnika, mimo wrzuconych granatów, ten jednak pozycję swoją przejmuje, nawet jest odsmokowany w tym momencie, także Getaj walczy na tyle z Freibergiem, no będziemy mieli zaraz bardzo szybki kontakt, jeżeli Fnatic zdecyduje się na agresję pod tym BS-em, a do tego nam dochodzi Freiberg, widzimy, że ściąga całą moc ognia swojego przeciwnika, dlaczego Getaj nie wychyla, no dokładnie. Gdyby Getred wychylił wcześniej, wydaje mi się, że te dwa fragi mogły być spokojnie przez niego zdobyte. A tak, mamy sytuację 4 na 4 i Getred jeszcze próbuje zdobyć fraga przez smoke. Ale ostatecznie i tak to zawodnicy Fnatic wyszli gorzej na tej agresji. Widzimy Olof Meister 13 punktów życia, czyli tam 46. No i wiemy, że jeżeli jednego antyterrorysty jest mniej, tak wtedy trudniej bronić tych bombsite'ów. No bomba cały czas w jakimś defensywnym miejscu. Zawodnicy Ninjas nie zbliża nas wiedzą. Każda kolejna runda może być ostatnią w tym meczu. Dlatego też nie spieszą się ze swoim wejściem. No czekają. 40 sekund do końca. Już mamy jakieś zgromadzenie pod bombsite'em B. Ale do tym zgromadzeniu widać, że biorą również zawodnicy Fnatic swój udział. No bo już tam 3 zawodników tego zespołu. JW. Oj, pogubił się w tym wszystkim JW. Plan może był dobry. Tak teraz 2 fragi dla Ninja Sin Pijamas, ale w bombsite'cie jeszcze pozostaje Olof Meister. Ten mało HP, bo tylko 6, ale mimo to Olof Meister zdobył jednego fraga i na tym koniec. Krimis pozostaje sam. Ten 100 punktów życia. Ale jednak sytuacja bardzo trudna dla ostatniego zawodnika Fnatic. Nie wiem, czy widział tam Pyfa, czy też nie. No w każdym razie bomba położona. Krims bez granatów. Krims bez defa. Runda bardzo trudna do ugrania. Tym bardziej, że Ninja Sin Pijamas zna już jego pozycję. No terroryści oczywiście nie będą się wychylać, a Krims nawet nie będzie próbował odbijać. Także za chwilę po wybuchu bomby zobaczymy 14 punkt dla NIP. I przed nami 30 runda tego meczu. No tutaj zwróćmy uwagę, że Fnatic no niesamowicie biednie rozegra ostatnią rundę regulaminowego czasu gry. Bo tam tak naprawdę będzie w okolicach, nie wiem, $2000. No, masakryczna sytuacja finansowa, jeżeli chodzi właśnie o drużynę Fnatic. Mimo, że dobrze przeczytali, bo 3 zawodników z 4 ustawionych pod bombsite'em B, a i tak nie było w stanie, można nawet powiedzieć, bezproblemowo wygrać rundę. Także no, co może zrobić Fnatic, skoro tak naprawdę no, totalna większość zawodników dobrze kryje BS-a, 75% mocy tego zespołu było ustawione pod bombsite'em B, a mimo to i tak nie wygrali. Już chyba bardziej ryzykować nie można, także no, Fnatic ma ewidentnie problem. Ta agresja pod bombsite'em B działała tak, widzieliśmy, że NiP znalazł na to kontrę. Bardzo dobra decyzja Getrighta, że nie bał się, no właśnie, zająć pozycji, tak później troszkę zabrakło dodatkowego wychylenia, wtedy runda oczywiście skończyłaby się dużo wcześniej. No tak, teraz Fnatic musi uruchomić te swoje CZ-y. Bo w tym momencie aż 3 wikwekwi punku. Wiemy, że Flusha JW z tej CZ-y potrafią działać cuda. Nawet czasami JW mając AWP decydował się częściej na strzelanie z CZ-y. Oczywiście to były stare czasy. Zobaczymy, że sobie o nich JW właśnie przypomni.
No, Lofmeister, jak widzimy po staremu, czyli znowu skrócenie bombsite to B, ale zawodnicy Ninjas in Pyjamas są przygotowani na ewentualność, dokładnie. Chociaż trzeba tutaj powiedzieć, że Freiberg był bardzo bliski śmierci, widzimy tylko 16 HP na jego koncie. Lofmeister jednak nie daje rady, no być może w tym meczu już nie zagra, jeżeli jego partnerzy mieliby tę rundę wygrać, chociaż na to nam się nie zanosi, patrząc właśnie na ekwipunek Fnatic i na problemy tego zespołu. 5 na 4, cały czas spokojnie. No, Olof... Wydaje mi się, że mógł tam zagrać troszkę spokojnie, że mógł to trzymać przy Toxico, ale z drugiej strony i tak Ninja Steam Pyjamas, gdyby miał atakować pod bombsite B, i tak pewnie tę pozycję by sprawdziło. No nie ma co gdybać, Olofa nie ma, bombsite B w tym momencie tylko przez jednego zawodnika, gdzieś tam jeszcze przy wentylacjach na środku ustawiony Creams, ale Ninja Steam Pyjamas rozgrywa to w swoim starym stylu, czyli powoli, i tak widzimy, że będzie wejście 3-2 na bombsite A, tam ustawiony jest JW ze swoją CZ-ką, od samochodu kolejnych zawodników, to jest Dennis Diglem. JW, zobaczmy, co będzie w stanie zrobić, na połowie zawodnicy NIP, ale to wciąż jest za mało dla szwerów. Dla szwerów oczywiście z Fnatic. A teraz spore za wózeczkiem, Pyp już w bombsite, no ale Dennis, bardzo ładny frag, Exist, odpowiedź, klusza na plecach, ależ było blisko. Jeszcze walczy Krims, sytuacja 1-2, mało czasu, 12 sekund, Getit mocno bity. Krims kontra Forest, Forest musi to zrobić. 9 sekund do końca, Krims rozgląda się na lewo i prawo, już na pozycję Foresta. Krims kontra Forest, 3 sekundy, Krims czy tym flashem wygrywa ten mecz. Sekunda do końca i Fnatic! Wygrywa!